Cześć wszystkim! No, posiadam przeciąg Hellblade, Senua Sacrifice. Okej, nie podoba mi się, gdzie jesteśmy. Dlatego idźmy dalej. Że tam, gdzie idziemy, będzie mniej tego, co jest teraz. Trochę się uciszyli. Właśnie ciekawe, czy Senua uciekła do dziczy przed zarazą, czy po zarazie. Nie wiadomo. Może się dowiemy. Kto to jest? Chyba nie jej matka, co? Okej, nie wiem. To jest jej matka. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, mother? I want to be with you. Może chyba nie chcesz być tam, gdzie ona? Skoro twoja matka się sama zabiła, to... Że to nie być najszczęśliwsze miejsce. To follow in the footsteps of her mother. To go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua. Look at me. Calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said it. I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. I tu ma rację. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Idziesz? He gave her the sword with which to fight in more ways than one. And she gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help. A little hope. Wcale nie było tak źle. Po prostu... Nie myśliłaś to sobie, Senua? Dobra, w takim razie chyba musimy teraz iść do tego, tych czerwonych wrót, które były wcześniej zamknięte. Chyba. Zobaczymy. Nie widzę, żeby tu gdziekolwiek jeszcze indziej było jakiekolwiek przejście. Nie musieliście. Nie musieliście.
nie tędy, tędy. Okej. Okay. Tu jakieś przejścia się potwierały. Albo tak mi się zdaje. Nie pomagacie zbyt dużo. Nie musicie. Tak jest czy nie? Dobrze mówisz, Senua. Nie słuchaj się ich. Tak nie pomagają. Drzwi się otworzyły. Raczej nie są już zapieczętowane. Hello! Jesteś? Przyszliśmy skopać ci tyłek. O, kamulec. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Reyn. But Reyn does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. Mm-hmm. You see, Reyn's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Reyn's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Niemiły gość. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Cool story, bro. Wiedziałem, że krasnoludy zamieniają się w smoki tylko dlatego, że mają nieczyste serce. W sumie żadna z tych rzeczy nie istnieje, więc... Okej. Tu mamy most. Mniej więcej sprawny. Kolejne wrota. Jest jakiś kamulec? Nie. They can't stop me. Then do it. Dobra. Okej. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Okej, to nie fajnie. Ora, to biegniemy dalej. Tell me what to do.
Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you to see them? Them? Do you see their faces? He's coming! Senor! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! Mm-hmm. She's disappeared again. She shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. Kyoto. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. Oh, to zobacz. It was a lot to take in for a child. Te rybka i pe. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father. Sinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Mm-hmm. Dobra, szukajmy tych symboli. Jest jakaś twarz? Nic tu nie ma. Dobra. Zobaczmy najpierw, zanim pójdziemy dalej do przodu, zobaczmy co tutaj minęliśmy. Coś tutaj jest? Jakieś przejście. Kolejne zamknięte wrota? Tak. Wszystkie wrota są pozamykane. A, możemy biegać. Ostatnie spokojnie nie mogliśmy biegać. Więc nie próbowałem. Dobra, to jest jakieś przejście? Jest. Dobra, tam jest przejście do środka korytarza. Tutaj nic nie ma. Czy tam widzimy? Nie za bardzo. Okej. Okay. Widzę też przejście dalej. Więc dobra, zostawmy to. Tutaj, uważane drzwi. To bardzo dobry symbol. Okej, okay, to jest jakieś zejście na dół. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy jest jakaś inna ścieżka, zanim tam pójdziemy. Nie, jedyna ścieżka. No to idziemy. Nie zamoczyć tej pochodni. Byłoby bardzo niefortunne, gdybyś zamoczyła. O nie. Dobra. Biegnij, biegnij.
To nie było... To nie mogło być takie proste. Dobra. Ta. Stąd przyszliśmy. Dobra, no to biegniemy. Dałoby się pochodnia. Tam jest ogień. Dobra. Mam nadzieję. Okej, czy to jest to samo? Nie, to nie jest to samo miejsce, którym przyszliśmy. Dobra. Podpalmy wszystko. Właśnie. Mamy pierwszy symbol niby. Że któreś stalagmity to tworzą. Nie wiem, dobra, popodpalajmy ogień. Okej, to jest jakaś brama. Zaraz się temu jeszcze przyjrzymy. O, kamulet! Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rian would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rian reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rian go in search of Fafnir. Czy my tu jakieś D? Nie widzę nigdzie. Czy z tego możemy otworzyć D? Chyba nie. Albo może? Dobra, nie wiem, w jaki sposób to mogłoby utworzyć D. A, w ten sposób. Że tak samo można stamtąd zrobić. Ale przejdźmy się jeszcze tutaj, czy tutaj coś jest. Nie ma nic, dobra. No to zobaczmy na górę. Może tam znajdziemy dwie kolejne. Dobra. Myślę, że tutaj wrócimy z powrotem. Tak, jesteśmy tutaj z powrotem. To jest jeszcze jakieś przejście? Jest.
Chyba znowu będziemy musieli biegać. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man will want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Okej. Ale szukam jeszcze raz te pomieszczenia. Nie wiem, czy tam coś jeszcze jest na dole. Tutaj są jeszcze zamknięte pomieszczenia. Jak się do nich dostać? Że na dół musimy jeszcze raz zejść? Nie wiem. Wygląda na to, żeby tutaj na górze miały być jeszcze jakieś symbole. Dobra, zejdźmy na dół. Spróbujmy tam jeszcze coś poszukać. Może jakieś ścieżki nie zauważyłem. No, się oświetli, to ta skina całkiem fajnie wygląda. Z oddali. Już to aktywowałem? Tak, aktywowałem to. Właśnie stąd przeszliśmy. Więc nie ma powodu, żeby się tutaj wracać. To jest jakaś ścieżka? Nie widzę, żeby była. Mam tutaj wejść na tę komórce? Cokolwiek? Nie. Możemy z tego coś jeszcze utworzyć. Nie wydaje mi się. Okej. W takim razie trochę się zablokowałem. Dobra, poszukam jeszcze trochę. A jak nie, to zrobię po prostu cięcie. I poszukam sam. Tutaj by się schody przydały. Ale nie widzę sposobu, żeby zrobić tutaj schody. Tutaj może coś przeoczyłem? Wygląda na to, że nie. Dobra, wiecie co? W takim razie zrobię tutaj cięcie. I widzimy się w następnym odcinku, który mam nadzieję znajdę obydwie te runy. Także tu ciemno. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.